Dzień dobry. Jak wspomniano, zajmuję się teorią tańca, jestem między innymi wykładowczynią, a chorobą zawodową wykładowców są problemy z głosem, które właśnie dzisiaj mnie dopadły, więc skóry przepraszam za kłopoty akustyczne podczas mojego wystąpienia. Kinetografia jako narzędzie ochrony praw autorskich w dziedzinie choreografii. Na początek mam pytanie, kto z Państwa orientuje się, czym w ogóle jest kinetografia? Jest nieźle, 3 czy 4 osoby, to już sporo w tej dziedzinie. A ile osób zajmuje się tańcem z obecnych w sali? A ile z osób chodzi do teatru tańca albo na spektakle baletowe? Coraz więcej, super. Kinetografia jako narzędzie ochrony praw autorskich w dziedzinie choreografii, jak w ogóle przedstawia się sytuacja tego, co chcemy chronić, czy też co zgodnie z prawem chronimy prawami autorskimi? Chciałabym tu wyróżnić dwie rzeczy. Jedna to jest dzieło choreograficzne, czyli to, co Państwo oglądają, kiedy idą Państwo do teatru. Nie dzieło taneczne, tylko właśnie dzieło choreograficzne, czyli spektakl, o, dziękuję bardzo za zegar, spektakl, w którym podstawowym środkiem wyrazu jest taniec, czyli to będzie spektakl baletowy, spektakl teatru tańca i tak dalej. Autorem tutaj jest choreograf czy choreografka w funkcji analogicznej do funkcji reżysera, reżyserki w teatrze dramatycznym. H1, żeby odróżnić od H2, czyli jeśli będziemy rozbierać dzieło choreograficzne na warstwy, na poziomy, na składowe, to należy zauważyć, że podstawowym komponentem jest utwór choreograficzny w odróżnieniu od dzieła, czyli stricte kompozycja ruchowa. I oczywiście najczęściej H1 równa się H2, można powiedzieć. Najczęściej choreograf, choreografka w funkcji reżyserskiej jest no, prawie zawsze, nawet nie najczęściej, tylko prawie zawsze, tą samą osobą, która tworzy kompozycję ruchową. Tutaj cytat z fenomenalnej książki, którą bardzo polecam, Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego, autorstwa Krzysztofa Felchnera. W obecnym stanie prawnym przesłanką ochrony utworu choreograficznego jest jego ustalenie, czyli wystarczy samo ustalenie, żeby utwór podlegał już ochronie prawnej. I drugi cytat, najważniejszy również jest początek. Treść autorskich praw majątkowych do utworu choreograficznego i pantomimicznego raczej nie cechuje się szczególną specyfiką. Czyli choreografia, zarówno dzieło choreograficzne, jak i utwór choreograficzny podlegają po prostu ochronie prawnej, ochronie praw autorskich. Jak choreografia funkcjonuje? Z grubsza biorąc, oddzielnie odbywa się umowa na stworzenie, oddzielnie na wykorzystanie, czyli tak zwaną eksploatację. W praktyce ZAX, akurat wybrałam ZAX, nie ZASP, nie dlatego, że coś mam do ZASP-u, po prostu musiałam wybrać jedną organizację ze względu na ograniczenia czasowe. Są prawa wielkie i prawa małe. Jeśli chodzi o wielkie prawa, w tej dziedzinie, która nas interesuje, chroni się utwory muzyczno-choreograficzne. No to jest to, co w dziedzinie teorii tańca nazywamy dziełem choreograficznym. Tu oczywiście moglibyśmy otworzyć z muzykami dyskusję na temat tego nazewnictwa. No u nas używa się pojęcia dzieło choreograficzne. Zaś jeśli chodzi o prawa małe, to drobne utwory choreograficzne, takie jak na przykład układ choreograficzny. Drobne, rozumiem, że może chodzić na przykład o czas trwania. Jeśli chodzi o to, co i jak się zgłasza do kategorii wielkich praw i do kategorii małych praw, tak samo odpowiedni formularz do ściągnięcia ze strony. I to, co interesuje mnie najbardziej, to, co jest podane przy małych prawach, nośnik z utrwalonym utworem. I tu dochodzimy tak naprawdę do tematu, mianowicie w jaki sposób utwór choreograficzny jest utrwalany. Otóż musi być to utrwalenie graficzne lub słowne lub audiowizualne. Audio przy utworze choreograficznym, to tak na marginesie tylko podkreślę. No i właśnie, w jaki sposób utwór można utrwalać? W pierwszej kolumnie wyodrębniłam
cechy, według których chciałabym ocenić sposoby utrwalania. Zacznijmy od ostatniej. Nagranie wideo jest absolutnie nieprecyzyjne, od tego trzeba zacząć, a także uzależnia kompozycję od wykonania. Nagranie wideo nie jest rejestracją kompozycji choreograficznej, jest rejestracją konkretnego jej wykonania, czyli analogicznie do muzyki jest to byłoby to złożenie nagrania dźwięku. Widoczność faktorów czasu, przestrzeni, ciężaru, przepływu, nie ma tu miejsca na wykład teoretyczny. Faktory to są składowe tańca, korzystam tutaj z myśli Rudolfa Labana, wybitnego teoretyka tańca. Jak widać z nagraniem audio-wideo właściwie nie jest tak znowu źle. Czas, ciężar, przepływ są jak najbardziej pokazane, natomiast nagranie wideo bardzo przekłamuje przestrzeń, przekłamuje kierunki. Jeśli mówimy o wektorach przód-tył i wektorach skośnych, na nagraniu wideo ta głębia jest spłaszczona. Poza tym proszę wziąć pod uwagę sytuację, kiedy jeden wykonawca stoi za drugim. Na nagraniu wideo możemy w ogóle nie zobaczyć tego, co wykonuje tancerz stojący z tyłu. Jeśli chodzi o opis słowny, no jest precyzyjny plus minus, powiedzmy, że zależy od języka, jakiego użyje opisujący. Możemy założyć, że choreograf użyje języka dość precyzyjnego. Uniezależnienie od wykonania, owszem, widoczność faktorów, no trudno mówić o widoczności w przypadku w ogóle opisu słownego, natomiast no można to uchwycić. I wreszcie możliwość ujęcia całości dzieła, tak samo przy nagraniu wideo, jak i przy opisie słownym, ta możliwość praktycznie nie istnieje. W przypadku kinetografii, notacji kinetograficznej, podobnie jak patrząc na partyturę muzyczną, patrząc na zapis kinetograficzny, zobaczymy całość dzieła po prostu. Nie będziemy uzależnieni od tego, co się dzieje, gdy je oglądamy, bądź o nim czytamy, czyli mamy tylko dany moment, daną sekundę akcji, dany obraz, tylko widzimy całość dzieła. Notacja kinetograficzna uwzględnia wszystkie cztery faktory, uniezależnia od wykonania, zapisuje kompozycję oraz jest precyzyjna, w tym możliwe są różne stopnie precyzji. Można zapisać ogólną dyspozycję choreograficzną, a można doprowadzić do stopnia precyzji, w którym zapiszemy indywidualne wykonanie, więc mamy tutaj wybór. To jest historia tego, jak się rozwijała kinetografia. Tak wygląda alfabet kinetograficzny, czyli jak widać jest bardzo prosty. Nie jest to, wbrew temu, co się często mówi, jakaś straszliwie skomplikowana wiedza tajemna. To jest przykładowy kinetogram. I wykonam go. Żeby Państwu nie opowiadać, tak? Znaczy, dziękuję za brawa, ale wiem, że jeśli Państwo nie znają kinetografii, to nie wiedzą Państwo, czy na przykład nie oszukiwałam. Natomiast zapewniam, że każda osoba znająca zapis kinetograficzny wykonałaby dokładnie, identycznie ten zapis, ponieważ jest on całkowicie obiektywny. To była bardzo prosta struktura i bardzo ogólny poziom dyspozycji. Natomiast gdyby tu weszły ze mną jeszcze dwie osoby, a vista, nie znając tego zapisu, wykonałyby to samo. Tutaj szczegółowe informacje na temat tego, jak działa kinetografia, to może jest dla Państwa mniej interesujące, skoro mniej osób zajmuje się tańcem. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej, zapraszam na Facebooka, na profil, na fanpage Warszawska Pracownia Kinetograficzna. Tam udzielimy wszystkich informacji. No i tutaj jest bibliografia, też żeby było w zgodzie z prawami autorskimi, ale także, żeby Państwa nakierować ten slajd, chciałabym zostawić troszeczkę dłużej. Tutaj można szukać informacji zarówno na temat tematu konferencji, czyli tego prawa autorskiego w odniesieniu do naszej dziedziny, a także gdzie można znaleźć informacje o kinetografii. Podsumowując, chciałabym tylko powiedzieć, że
myślę, że ogromnym krokiem naprzód w ochronie praw autorskich choreograficznych, zarówno jeśli chodzi o dzieło choreograficzne, jak i utwór choreograficzny, byłoby wprowadzenie obligatoryjne składania zapisu kinetograficznego utworu czy dzieła, które chce się chronić, bo podobnie jak zapis nutowy jest to jedyna obiektywna możliwość uchwycenia dzieła. Dziękuję bardzo.